Dzisiaj jesteśmy w Białogardzie. Zobaczcie, zobaczymy, co kręci się w Rico Kebab. Lokal położony jest koło dworca kolejowego w Białogardzie. Lokal bardzo malutki, ale za to w nowoczesnym stylu. Bardzo schludny i czyściutko przede wszystkim było w nim. Właściciel, słuchajcie, tutaj postawił wyłącznie na jakość produktu. Postawił tutaj na kraftową karkóweczkę. Zobaczcie, jak dekorowany jest kebab i dostaję tego kebabika i posłuchajmy, jak mi smakował. I zobaczcie, dostałem już swoją bułeczkę. Zamówiłem sobie mięsko mieszane z karkóweczki, oczywiście w marynacie miodowej, a także kurczaczka. Zobaczcie, jaki duży kebabik. No i teraz będziemy go testować. Bułeczka, jak widzicie, bardzo chrupiąca, dobrze wypieczona. Nic nie przecieka, a więc mega też to duży plus za to. Mięsko wraz z sosikami tworzy super całość. Jest naprawdę mega smaczne. Góry, jak widzicie, kucharz tutaj wyciskał fetę. Pierwszy raz jem fetę wyciskaną w takim warkoczu do pieczenia ciast cukierniczym, ale bardzo fajny temat i ta fetka też naprawdę z tym mięskiem robi mistrzowską robotę. Warzywka, naprawdę widać, że to świeże są, że wszystko było krojone dzisiaj. No i powiem wam, że ten kebab jest naprawdę mega smaczny. Jest tak pyszny, aż w szoku jestem, że kilka sosików tak potrafiło go zmienić. Naprawdę mega polecam. Właściciel tutaj miecha nie szczędzi, ładuje dużo, ponad 200 gramów, a więc mega porcja. Idzie się najeść. Ta karkóweczka szybkiego robi w Białogardzie mega robotę, a więc jeżeli chcecie przyjechać na taką bułeczkę, to musicie przyjechać do Rico Kebab, gdzie? Boży Morskiego 1A przez 3 Białogard, przy dworcu PKP. Przyjedziesz, skosztujesz, zwariujesz. Taka karkóweczka tylko tutaj w Białogardzie. Zapraszamy.